Dzień dobry, wieczór. Jestem ponownie Starki. No i oczywiście widzimy się w grze Guild of Dungeoneering. No i cóż, w dzisiejszym epizodzie, po tym jak ostatnio udało się zakończyć w sumie cały rozdział pierwszy gry podstawowej, że tak to nazwę, możemy wyruszać do rozdziału drugiego, zobaczyć jak wygląda nasza wyewoluowana siostra oraz rozwinąć gildię jeszcze bardziej. I od tego też chciałbym zacząć, gdyż zdecydowałbym, że postawię tutaj tym razem bardzo potężną postać, jaką jest barbarzyńca. Więc budujemy, stawiamy i oczywiście Bard sobie pośpiewa teraz. Weary, tired, wrinkled and old. Would that be a librarian? No, looks deceived, or so we're told. I think that it's a barbarian. No, barbarian, barbarzyńca po prostu. Bardzo ciekawa postać, muszę przyznać. Teraz i tak się nie będę przejmował, ale powiem wam szczerze, mam dla niego już kandydata na personę, którą chciałbym tu uwiecznić. Jednak zrobię to w następnym epizodzie, bo nie pamiętam awatara, ani wyglądu prawdziwego, więc no. Ale mniejsza z tym. Barbarian, barbarzyńca. Potężna postać z obrażeniami fizycznymi. Dwa obrażenia minus jeden życia. Dwa obrażenia minus jeden życia. Trzy obrażenia minus jeden życia. Dwa obrażenia blok magiczny. Dwa obrażenia blokowalne. Najlepsza karta, jaka istnieje. Nie może zginąć przez dwie rundy. A jego zdolność pokazuje tutaj, proszę. Szukasz silniejszych od siebie. Plus dwa do życia w walce z nimi. Naprawdę fajna postać, którą mam nadzieję dzisiaj przetestować. Ale zanim to wszystko, to idziemy na wspaniały exploring, pierwsza przygoda, pierwsze wszystko i jakże jest to początek nowego rozdziału i początek też nowej siostry, to wydaje mi się, że zasłużyła na to, by jako pierwszy jej użyć. I dobra. Pokonaj trzy dzikie jaguśce, powinno być chyba czymś świniaki, ale dobra. Dżungla. Jak widzicie, wszystko wygląda tutaj całkowicie inaczej. Nawet wrogowie są trochę inni i powiem wam szczerze, nie zwracajcie uwagi na to, że daj na to jest tutaj nadal pajączek czy coś. Ci wrogowie są dużo bardziej zabójcze. No, zresztą widzicie tutaj. Dwa fizyczne, jeden magiczny. Od takiego po prostu pajączka na pierwszym poziomie. No niestety. Taka prawda, no. Na obecny moment nie ma co kłamać, co udawać. Po prostu wrogowie, których tutaj będziemy spotykać, są zabójczy. Naprawdę, zabójczy. Dlatego też bardzo dobrze, że mamy postać w poziom drugiego, czy to Jodlera, czy to Wiedźmy, czy nawet tutaj taką naszą siostrę, która teraz jest w wersji super. I dobra, bierzemy coś takiego i tak. Z mojego doświadczenia z gildią samym w sobie mogę wam powiedzieć tylko jedną rzecz. Nie istnieje coś takiego jak poczucie bezpieczeństwa na tym etapie. Dlatego też poniekąd mogę powiedzieć, że jestem bardzo uradowany tym, że dali tutaj nowego, jak to się nazywa, Champa? Tak, bo tak się nazywa ta klasa, tak Champ. Wiecie, chodzi o Super Champa teraz. Po prostu kiedyś, jak się grało tutaj w dżungli, sytuacja była naprawdę nieciekawa. Głównie przez to, że ja, nie farmiąc jakoś szczególnie dużo nic do tej pory, no po prostu wchodziłem do dżungli czym prędzej. Oj, skomplikowałem trochę sprawę. Mniejsza z tym jednak. Pójdziemy tutaj po prostu. Ale tak, wchodzimy do dżungli tak po prostu. I jak sam w sobie etap pierwszy, czytajcie cały pierwszy biom poza śnieżnymi tymi przygodami, bo ich po raz kolejny podkreślam, nie posiadałem, jako że to było w podstawowej gildii traktowane jako delcek, którego nie posiadałem. To tak, poza takimi rzeczami to... Więc właśnie, cały pierwszy rozdział przez gładko różnymi postaciami, klasami. Nie było czym się przejmować. Po prostu przyjemnie, fajnie. I w sumie tyle w temacie. Ojej, tutaj jest jeszcze gorzej. Podłączymy tak po prostu, żeby tam było. I tak, dopóki jeszcze nie ułożyliśmy, to postawiam tak, żeby po prostu coś jakoś to robiło. Ale wracając, co chciałem. A, bo już nie pamiętam, co chciałem powiedzieć. A, no tak. No i było super. Po czym przychodzę tutaj, do dżungli. Miałem, podkreślam, jeśli się nie mylę, jedną postać wykupioną z stanu drugiego. Głównie dlatego, że po prostu, no, udało mi się zaoszczędzać na nim i stwierdziłem, że chcę taką, bo ona jest fajna. Konkretnie był to alchemik.
powiem szczerze, świetnie sobie radził przez jakiś czas. Było dobrze, przyjemnie, fajnie. O, to jest super przedmiot. Nawet jeśli straciłem tam jakieś inne rzeczy. Ale wracając. No, radził sobie super. Do czasu. Niestety, do czasu. Kiedy tylko zginął, byłem w sytuacji bez wyjścia. Musiałem po prostu specjalnie poddać podejście. Po raz kolejny tylko dlatego, że no nie miałem innych postaci. A co za tym idzie, inne sobie tutaj nie radziły. Proszę mnie nie było, próbowałem i zwykłym champem, i innymi. Po prostu nie miałem nikogo na drugim stopniu. I dżungla dała się we znaki. Żeby nie było, od razu powiem, tylko mało co pamiętam z tamtych czasów, więc spokojnie jakaś taka... O nie. A więc wracając, taka jakaś taka super meta wiedza się tu nie pojawi, albo jakieś, nie wiem, przebłyski. Bo w dżungli byłem, szczerze mówiąc, aż raz. I to było tak dawno temu, że już mało co pamiętam. Zresztą i tak, kwestią tego, że mało pamiętam, było chociażby to, jak sobie radziłem w tym... w poprzedniej... krainie. Czyli nawet pod czyli na czym mówiąc, pod koniec nawet tego, co tam ostatnio robiliśmy. Najprościej w sieci po prostu już tego nie pamiętam, ale mniejsza. To nie o tym chciałem gadać. No. Więc... była naprawdę smutna sprawa, że musiałem po prostu wskazywać na śmierć coraz co więcej moich postaci. Tylko dlatego, że nie miałem jak, no, przechodzić. Więc zawsze musiałem poświęcić jakiegoś tam pierwszopoziomowego. Niby to nie jest nic wielkiego, ale na sztucznie zawierzałem sobie jak to się nazywa, licznik na cmentarzu. A teraz proszę, nawet jak zginie mi ktoś, zawsze mam super champa, który wydaje mi się, że jest w miarę dobry, jak na standard ten wczesnej przynajmniej dżungli. Więc nie będę narzekał. Po prostu idziemy i zobaczymy, jak się sprawdzi. Przy czym od razu mówię, postaram się oczywiście jak najmniej go używać, bo jednak to jest no, nadal champ. Nie ma co liczyć, że to będzie wystarczająco mocne, żeby sobie radzić wszędzie, zawsze. I przy okazji zauważcie, tutaj mam 45 teraz limitu, a nie 30. Więc miła zmiana. Na całe szczęście. Już mamy to zaliczone. Na całe szczęście, bo też widzieliście, no, koszty są kolosalne. Jak są takie kolosalne koszty, to ciężko byłoby sobie poradzić, nadal zarabiając powiedzmy po 16, nawet 15 za misję, plus 20, czy 15 za zebranie wszystkiego, plus 25 za samą misję w sobie. No i ciężko tak było. Więc no teraz przynajmniej będziemy zarabiać o to w sumie łącznie to 30 więcej. Co jest zdecydowanie na plus w moim odczuciu. Dobra, tutaj skipujemy, bo nie potrzeba tego. Niczego i tak. Nawet nie będę czekał więcej na nic, po prostu jak tylko dostanę pola, które pozwolą mi dojść do ostatniego świniaka, to idziemy i wygrywamy. W sumie chyba błędem było, jak to się nazywa, no nie postawienie tego świniaka, jak miałem okazję wcześniej, bo teraz się nie męczę z tym. Ale trudno. Było, minęło. Już nie cofnę. O, headblow? Nie, nie chcę headblowa, nie lubię tego. No, ale teraz, tak, co to było? O. No więc, dobra, zgubiłem wątek. I to, mówię wam szczerze, tak zgubiłem wątek, że już nie pamiętam w ogóle, co chciałem wam powiedzieć, przekazać, pokazać, czy cokolwiek. Ale dobra, mniejsze. Najważniejsze, że jakoś sobie radzimy. Czy jest coś dobrego teraz? Nie. Nic na tyle godnego uwagi, żebym to miał brać. Rekord jest jedyna... rzecz, która się trafiła, to nie może być tam dopasowana. Ej, co się mówi, że to będzie moja zguba, że tak tam postawiłem przez przypadek to wszystko. No ale mniejsza. Grajmy tą siostrą, zobaczmy, jak to wyjdzie. A potem cieszmy się z tego, jak to jest wspaniale. No i przejdźmy do testowania barbarzyńcy, bo powiem szczerze, chciałem zobaczyć, jak się sprawdza. Nie będę was kłamywał. Za bardzo co ja barbarzyńcą sobie nie pograłem jeszcze. Zawsze niby go miałem w ogóle, ale... miałem na pierwszym tierze jeszcze, potem tam miałem jedno podejście takie pod mocne farmienie, gdzie chciałem przejść grę nie umierając. Od razu powiem, często umierałem przez moje lamy totalne. No ale wracając, co to jeszcze chciałem? No, a teraz tutaj właśnie mamy okazję tak fajnie go zdobyć. O, jest, jest połączenie. Więc chciałbym, wiecie, się pobawić nim na etapie, gdzie każdy by... gdzie po prostu może on iść jak równy z równym i ewentualnie wrócić do Wiedźmy i Jodlera, wiecie, pobawić się tymi postaciami na spokojnie, pocieszyć się życiem. No więc tak.
sumie nie wiem, czy coś takiego rzuciłem, ale dobra, niech będzie i tak. I dobrze, wyleczymy się w tej rundzie, bo to trzeba nie otrzymywać obrażeń, ale okej. Ace closed punch i wygrana, jej! Well, I'm fast running out of words to describe such impressive feats. Somehow you bested those foes. Oh well, there's tougher ones yet to meet. Okej, powiem wam szczerze, fajne, fajne, fajny trade. Sponsort. Będziemy teraz dostawać jeden przedmiot na start, jak będziemy wysyłać siostry gdzieś na jakieś bitwy. Przyjemne. No i tak 586 coraz bliżej następnego. Więc no fajnie. Nie zacięcując, po prostu przyjemne, fajne. Zdecydowanie kiedyś jeszcze z tego skorzystamy. A póki co idziemy na podejście numer drugie, czyli ukradnij szafir. Tym razem, jak mówiłem, biorę barbarzyńcę. Zgodnie z moją obietnicą wcześniejszą, bo też chcę sobie się pobawić nim. Na razie nic nie zmieniam, jak mówię. Zdobądź jeden masywny kryształ. Jakaś mapa. Okej. Okej, mapa bielecka. Powiem szczerze, nawet bym tego może nie brał, gdybym nie wiedział, jaki tytuł ma ten następny dodatek. Bo co prawda nie kojarzę takie całkowicie tego tytułu, ale pamiętam, że coś z piratami, więc obstawiam, że może to być sposób na otwarcie tego... na otwarcie następnego dodatka. Okej, nie mogę zginąć. Więc tak... I proszę, przeżyliśmy bezproblemowo dzięki temu. I oczywiście jestem świadom, że mogłem tego nie robić i tak bym przeżył i tak dalej, gdybym ostrożnie zagrał kartę, no ale macie przykład. Więc tak, i z tego co widzę, mam właśnie tego Massive Gema zdobyć. Średniało. Bo jak tutaj przyjdziemy, to już będzie koniec, więc... Chyba najlepszym rozwiązaniem w takim wypadku będzie po prostu pofarmić tutaj to wszystko, bo... No nie ukrywam, może i warto byłoby po prostu odpuścić sobie to wszystko. Wiecie, pójść jak najszybciej zakończyć tą misję. Okej, jeszcze efekt jest, więc no nie padniemy. Nie padniemy, bo jest ten efekt na szczęście. Jeszcze tutaj leczenie, więc jest dobrze. I shift. Idealnie. Idealnie. Okej, bumeranga wezmę szczerze. No i tak. Jednak, jeśli mam być z wami szczery, raczej nie chciałbym, jak to się nazywa, odpuszczać sobie zbierania gotówki i wszystkiego. To po prostu się wydaje takie, powiedzmy, konieczne, żeby coś sobie w ogóle poradzić. A, raz, dwa, trzy. Dobra, trzy punkty HP jeszcze nam zostaną. Powiedzmy, że na razie shifter, żeby mieć więcej tych kart. I jest wściekły. Wrzucamy to. I teraz pytanie, czy dwie tury łącznie stan? Co? Nie, dobra, będzie dobrze. Wygramy to. Tak, wygramy. Tak, wygramy. Jeszcze to trwa, więc na szczęście przeżyjemy. I tak, widzicie, jaki jest piękny barbarzyńca. No, fajny efekt. Bardzo fajny efekt, moim zdaniem. O, czy tutaj jest coś ciekawego do wzięcia? Nie, to mogę wziąć zawsze. I tak, wracając. Jak mówiłem, dżungla może być naprawdę niebezpiecznym miejscem, groźnym, nieprzyjaznym i w ogóle, więc... Dlatego, że jak mówiłem, no rozumiem po części zamysł tego, że to takie szybkie misje nie zawsze trzeba mieć 100%, tak? No mam nadzieję, że jesteście skłonni mi to przebaczyć, żebym tak się tutaj po prostu kisił i zbierał to wszystko, ale... No po prostu aż mi żal się robi, jak myślę o tym, że no miałbym... No miałbym po prostu pominąć jak dużo tutaj gotówki. Okej, strike. A, Fury. Dobra, mam połowę życia, więc teraz ja biję więcej. Muszę zacząć czegoś takiego potężnego, niech będzie to slama. I... O kurczę. O kurczę, dobrze, że mam interrupta, bo inaczej bym padł w tym momencie. Interrupt i Fury, ten Fury w sumie, jak zwał tak zwał. No to po prostu mnie uratowało. Więc tak, super. I teraz nie mogę spendować favorów. No, dobra, niech będzie.
Jak sytuacja? Monster killed. Map explored. Okej. Okay. Czyli będę musiał jeszcze dostawić trochę mapek tutaj do pozwiedzania. Zrobić trochę potworków. Żeby sobie poradzić i... trzy obrażenia. Dobra, to dwa i kontra. Czyli blokada jednego, super. Blokada jednego zdaje jednego... ojej. Czemu ja tego nie zauważyłem wcześniej? No nie wiem. Ale okej, teraz on zadaje mi jedno, ja mu zadaję trzy i tracę jeden punkt życia. Okej, teraz slam. I... zadaje mi trzy obrażenia. Na szczęście mam Flame Lasha, który to szybciej wykończy. Nie zginę. Ej. A czy tutaj jest coś wartego? Nie. Nie, jeszcze jest. Nie, chociaż... Nie, skip. Skip. O, jeśli chodzi o to tornado, to jest, który tutaj widzę, powiem szczerze, nie chciałbym z tym walczyć. Jedno wezmę sobie na test. Ale tak, wydaje mi się, że są zbyt niebezpieczne, żeby z tym walczyć często, jako barbarzyńca, więc... pozwólcie, że nawet jeśli to będzie konieczne, to trochę przytnę i będę polował na skorpionach czy innych oponentach. Byleby tylko nie musieć z nim walczyć, jeśli okaże mi się trudny do pokonania. O, niestety jest to karta, więc używam slama. I overpower wygrywa ze wszystkim. Fajne, fajne. Chociaż... o, to by mogło być... nie, nie. To wezmę na wszelki wielki. I przyszedł R-Elementor. Elementor, tak. Atakowanie za jeden nie ma sensu, ma też tą dziwną zdolność. Więc zaczniemy od czegoś takiego. Czyli tego Howl. Czyli tego wycia pięknego. Teraz tak, żeby nie dorazić za dużo wycia. Headbot. To będzie dosłownie 3 za 3. Ale dobra, zgadzam się. Ocie, to jest wredne, to jest wredne. Na szczęście mieliśmy szybkie. Dobra, dwa ognia, jeden życia. Nie. Tutaj zyskamy takie rzeczy, nie. Tutaj co? Nie. Nie wymieniamy. I dobra. Sowa, brakuje 5. Za loot gear. I za map explored, więc... dobra, mamy to. Mamy dosłownie wszystko już zliczone, więc jej. Okej, okay. Jedno obrażenie, on mi zadaje 3, ale ja się liczę za 2, więc w sumie to wyszło, że jestem na plus. I teraz tak, slam. Oczywiście mu się uruchamia furia, ale spokojnie mi się zaraz też uruchomi furia. 4, ja mam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na wszelki wielki zarzucę to, żeby na pewno nie zginąć zaraz. Nie zginę. Dzięki temu nie zginę, a jeszcze spokojnie go dobijam. Piękne, potężne. Co bym tutaj stracił? Takie karty, dobra, to nie ma znaczenia, zawsze przynajmniej będę mógł wydać favor, jeśli będę chciał. Ale i tak nie ma co się tym przejmować, bo mamy już w sumie to wszystko pozaliczone. Tak, to tak bezproblemowo zaliczone. Teraz idziemy tylko po kryształa i będzie super pięknie. Utracenie karty, dobra, niech będzie, zaslamuję po prostu. Mnie to mało interesuje w tym wszystkim. Zabić, nie przejmując się niczym. I tak to pokonałem bez problemu. Co prawda ma ten taki wredny efekt, który może spowodować, da się na tym zginąć łatwo. Ale na całe szczęście, mimo wszystko, jesteśmy zbyt mocni, żeby zginąć od tego. Na ten moment, podkreślam, na ten moment, bo zawsze... zawsze mogę jeszcze potężnie zlamić i zepsuć wszystko. Ale dobra, mamy 45, mamy wszystko zobaczone, super. Idziemy do Lizardmana. Taki nieprzyjemny sposób zaczynasz? Dobra, no to dostaniesz to samo dokładnie. Okej, okay, bit. To w takim razie overpower. O, nawet nie zauważyłem, że mam taki efekt. Nawet nie wiem, gdzie była ta fontanna, ale okej. Okay. Neurotoksyna? Dostaniesz Howla. Bo coś tam mam rozdrabniać. I to jest tak, Flame Lash. Jedno życie ci zostało, więc... blok. I może niedługo nawet sam się ubijesz. No niestety nie. Więc tak. I nadal żyjesz. Ja upiję tu jeden. Ale dobra. Baszem cię dobijemy bez problemów. Nam. Skip. No i dziękuję bardzo. Kryształek jest nasz. Udało się wygrać. Hurrah, hurrah, victory. That was so quick you made it look easy. Another happy tale in our short story, if not a little bit violent, and not for the queasy.
Więc tak, pierwsza rzecz, znowu Growth 1, ostatnio bardzo dużo osób mi to zbiera. A po drugie, Skull Cavern. Tak, definitywnie to nie było w podstawowej rozgrywce. Po prostu nie kojarzę tego. I tak, dobrze. Mam achievementa. Jej. You wouldn't want to meet her. But there's treasure to be found. Adventures abound. And you might even meet the Grim Reaper. Dobra, więc... Tak, mamy dostęp do nowych przygód. I cóż, nawet bym to z chęcią sprawdził, ale powiem wam szczerze, nie teraz. Nie teraz. Najpierw musimy uciec od Strażnika Kryształu i... Chociaż mógłbym to robić barbarzyńcą czy siostrą, chcę używać wielu postaci czterogwiazdkowych, jakichś czterodwugwiazdkowych, więc... Wiedźma albo Jodler. Jako, że nie umiem się zdecydować, to dajcie mi chwilkę, szybko uruchomię na moim telefonie. O, jak to się nazywa? Losowanie. Żeby zobaczyć, kto wygrał. I uwaga, uwaga. Okej, wiedźma. Jodler. Wygrała wiedźma, więc no. Następnym razem, jak będzie... Następne podejście będzie... A, jak to się nazywa? Walka z... Brakuje mi słów. A, następna walka będzie po prostu... Następna plansza będzie przy użyciu Jodlera. Cokolwiek by się miało dziać. I patrzcie. Szczur. Plagi. Niebezpieczny. Niebezpieczny dziadu. Tak, tak. I jako, że tam jest taki niebezpieczny przeciwnik, to będziemy musieli... tutaj szybko uzbierać najwięcej favorów, jak się tylko da. Bo wiecie, trzeciopoziomowych wrogów ciężko będzie pokonać na drugim poziomie. W szczególności jeszcze tego Beraula. A jeśli będziemy mieć właśnie fejwory, to może jest jeszcze dla nas nadzieja. Dobra. Zdobędziemy przynajmniej trzy fejwory na nim. I tak, wiem, że nie usunę tu jednej karty, ale... Mówiąc szczerze, jakoś nie czuję po prostu weny z tym wszystkim. I okej, dwa fiwory. Jeszcze dwa, więc jest dobrze. A co my tu mamy? Tutaj takie rzeczy, tutaj takie... wezmę to. I teraz tak, idź na szczura plagi. Muszę zrobić kłopotę, bo nie będę miał tutaj 100% za co. Kurczę, teraz będziecie mnie nienawidzić, ale zrobię to samo co zawsze, czyli idziemy tutaj po prostu na poboczną ścieżkę farmić sobie rzeczy. Chociaż ten Cocatrice wydaje się być niebezpiecznym oponentem, więc tak, to może być głupie, ale mniejsze. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. W najgorszym wypadku będziemy musieli po prostu zrobić standardowego cheese'a, jako że nie mam za dużo kart jeszcze. To może nawet się uda. On ma 3 życie, dobra, to tak. Mamy 3 tutaj. Bije za 2, więc na szczęście przeżyjemy bez problemu, przez to, że bije za 2, nie za 3. I dziękuję bardzo, zwycięstwo. A tutaj, czy jesteśmy chciał wziąć? Szczerze, chyba to. I tak wiem, że to dwie karty więcej, przez co będą się więcej użyć tych wszystkich, jak to się nazywa, favorów, żeby to dobrać, ale nie będę płakał za tym. I tak mamy ich dużo, nie muszę ich używać do niczego. Dobra, teraz nawet chociaż to jest głupie, zrobię żeby jak najwięcej po prostu favorów zrobić, jak tylko będzie okazja. O, ile będzie okazja? Ojej, trzy obrażenia, niedobrze. Na szczęście mam tylko jednego bloka. Trzy obrażenia znowu. Dobra, to też dam mu 3 obrażenia. Bije za 3, mam 4 życia. Na całe szczęście zebraliśmy kilka favorów i jeszcze coś takiego pięknego nam pozwala wygrać bez umierania. Okej, stracimy i jedno życie, zyskamy Restora. Moim zdaniem dobry wymian. O, czy tutaj coś jest dobrego? Nie. Tutaj zyskipuję szczerze, nie ma co się tym przejmować.
Zostawiam to. A skorpiona nie chcę, to... Czy to musimy dostawić? Dobra, zostawimy, zawsze będzie trochę więcej tego wszystkiego już później. Kukatwis. Czy to jest, jeśli nie mylę, nie bazyliszek, tylko ten drugi to był kuraliszek chyba? Mniejsza. Zrobię teraz coś, co można uznać za wielką głupotę, ale konkretnie właśnie wydam dużo favorów. Głównie po to, żeby jakoś sobie może poradzić z tym wszystkim. Może tak dać, żeby być niebezpiecznie. Restore. Okej. Okej. O, i przykro mi, gościu, ale właśnie przegrałeś. Wiecie, zrobił największy błąd. Wyciągnął coś, co bije jedno obrażenie, wcześniej kiedy ja biję trzy obrażenia. Więc tak. To możemy wziąć z przyjemnością. I powoli idziemy do końca. Bajt. Dobra, ktoś tu mnie bajtuj. I tak wiem, że to było bez sensu, ale... Po prostu rzucam takie bezsensowne rzeczy, głównie dlatego, że chcę ewentualnie trochę sobie dorobić tych... A słów mi brakuje, no dorobić tych favorów, tak, wiecie. Jeśli mam tutaj, może nie robić 100%, ale jednak, cokolwiek to... dobra, to nie ma sensu, po prostu wykończmy tą bestię, nie zbierajmy favorów, bo to jest głupie. Dobra, wezmę to. Nie musimy się niczym przejmować, możemy na spokojnie iść, walczyć z każdą bestią. I cóż, może nie zdobędziemy maksa. Ale wiecie, przynajmniej będziemy mieli jakiekolwiek tutaj zdobycia, więc... No. Dwa trasze oczywiście, bo jakby inaczej, musi wyrzucać najmocniejsze karty na start. Chociaż z drugiej strony daje nam przewagę i... Gdybym Nie, dobra, nie mam wszystkich kart i innych rzeczy potrzebnych. I tak, Favor of the Frozen już zarzucimy, żeby dostać więcej. Neurotoksyna podwójna niestety. Więc kontra go dobija. Mamy 9 favorów, więc jak to będzie bardzo potrzebne, to zawsze możemy się ładować nimi. I czy jest coś dobrego? To jest dobre. Ej, okej, tak. Z tego co widzę, i tak udało się większość pozaliczać tutaj. Wymogów. Mam 36, więc no. Jednak aż tak strasznie źle nie jest, jakby mogło być. Favor of the Frozen, te typowe sprawy. Ice Shield. Holy Seal. Taki standardzik po prostu grania wiedźm. Głównie nic dodać, nic ująć. No, oczywiście używam tego. W ten sposób więcej dostaniemy liczenia. A tutaj, czy jest sens coś zmieniać? Nie, Rekindle. I tak dwa życia, więc tylko 1% tak naprawdę. Tutaj Ice Shield, tak, neurotoksyna to counter. I Flash Freeze. Dziękuję bardzo, zwycięstwo. Czy jest tutaj coś wartego uwagi? Nie, więc dobra. Czego nam tu brakuje? Map Explored. Okej, więc tak. Żeby to zrobić, będę musiał tutaj trochę właśnie poustawiać skarbów na różnych drogach i... Tak sztucznie pozmuszać postać, żeby tam połaziła po tych wszystkich miejscach. Ale cóż, czego się nie robi dla tego, jak to się nazywa? Dla efektu. Jakim jest zaliczenie na 100%? I tak, restore niestety. Dobra, w takim wypadku ja rzucam fokusa. Ja tutaj zarzucę tym razem w takim wypadku Ice Shielda. Neurotoksyna, counter. Okej, Claw, Flash Freeze i czyżby... Nie, niestety 2 HP zostało. Aż smutno mi się zrobiło, goście. Liczyłem, że może zginie, ale dobra, tutaj ginie też, więc jest dobrze. Dziękuję, skip. 45 na 45, dobra, łatwo to było zrobić, więc teraz dostawiam tutaj. I kończymy tą przygodę. Więc jej. Well, I'm fast running out of words to describe such impressive feats. Somehow you bested those foes. Oh well, there's tougher ones yet to meet. Mamy szafira pięknego, mamy takie inne rzeczy. Sukces, wow, 200 za sukces? Okej, okay, ostatnio... Ostatnio się zachwycałem
Innymi rzeczami o tej proszę 200. Dobra, dobra. Super. Udało się, możemy kolejne ulepszenie zrobić. I szczerze powiedziawszy, tym razem będę musiał się mocno też znowu pozastanawiać, co chciałbym zrobić. Bo wiecie, mógłbym tutaj ulepszyć to, żeby ewentualnie zaczynać z plus 1 HP. Zawsze. I potem zrobić takie piękne, potężne rzeczy, tylko to nie jest aż takie istotne. Mógłbym wziąć tutaj drugiego i już oszczędzać 2500 na to, żeby no postawić tutaj jakiegoś super potężnego bohatera. Ale w moim odczuciu też nie jest to aż takie super. Oczywiście mógłbym to zrobić, bo jest tutaj wiele postaci, które chciałbym wam pokazać, jak na przykład Shapeshifter. Przy okazji też, żeby zdobyć achievementy za niego, Alchemik, jedna z najciekawszych postaci moim zdaniem, jaka istnieje poniekąd, jeśli chodzi o działanie. I o to, jak jest potężny, łatwy do wygrywania i tak dalej. No oczywiście, o ile walczymy z kimś, kto używa magii, bo widzicie, plus jeden do healing. I ma już tutaj healing i medium healingu, no takie standardowe. Czyli chociażby właśnie Ranger, który z tego co widzę, też nie został jakoś szczególnie zmieniony. Ale właśnie, wszystkie jego ataki fizyczne są zawsze quick, jeśli były quick wcześniej, to plus jeden do obrażeń. Fajna postać, taka hybrydowa. Więc no, co będzie dalej? Przekonamy się w kolejnym odcinku. A w tym momencie ja wam bardzo dziękuję za uwagę. I jeszcze może zobaczymy, czy pojawi się jakiś kolejny wpis. Nie, nie pojawił się kolejny wpis, więc tak. Możemy spokojnie kończyć odcinek i w następnym, jak mówię, przekonamy się, co dalej, jak dalej i w ogóle. A póki co to tyle, jak już powtarzam się po raz kolejny, więc trzymajcie się i hej, hej!